Siemaneczko, tym razem spec dla babeczki, dla kobitki, dla dziewczynki, dla... No to jest mały rower. Zacznijmy od przodu. Tektro, Jimmy, WS. No to są bardzo dobre hample, hamują elegancko. Zatrzymują się bardzo dobrze. Dość szeroka kierownica. Ceramic z 5 maneteczki. Oczywiście dzwoneczek, bez dzwoneczka by nie było. Pink. Blokada Amora na kierownicy. Jednostopniowa, czyli zamknięty, otwarty. Zamknięty, otwarty. No cudów nie ma, to dla dziewczyn to chyba nie potrzeba. Body geometry, bardzo fajne gripy. Kładziemy sobie rączkę tak i możemy jechać na długie, możemy długie dystanse pokonywać, o tak. Teoretycznie, no. Superman logo na przodzie. Tu idzie powietrze. Oczywiście amor powietrzny, 60. Jak się nazywa? XR Air. I tak, 9 oczywiście. Zwykłe tarcze dzwonią w zakrętach. Tektro. Polecam Xteki, które nie dzwonią. Koła stąd XC, czyli brandowane pod speca. Bardzo dobre opony. Ground Control 29-21 Flat Jacket. To są bardzo dobre oponki. Dobra, lecimy rama. Mostek krótki. Strasznie dziwny kapsel. Nie wiem, o co chodzi. No, lecimy dalej. Kolory damskie. Oczywiście jest to rower dla kobiet. Specjalizat logo. Pod spodem są 3 kable. Nie ma naklejki chroniącej, ale to w sumie nie potrzeba, bo to aluminium. Korba stand. Tu mamy rozmiar S15. Rozmiar S lub 15, no to zależy kto, że zrobione na Tajwanie, made in Taiwan, no come on, focus. Handmade, czyli ręcznie robione na Tajwanie. No. Tu jest jeszcze jakaś naklejka. No, to już nieważne. Sztyca, bardzo fajna sztyca, aż dziwo, że w takim rowerze jest taka sztyca. Wygląda jak sztyca Thompsona. Design taki jest. Świetnie zrobione. Oczywiście jarzmo już nie jest takie świetne, ale ta część jest jak Thompsona. Siodło damskie. Nie mogę powiedzieć, czy wygodne, czy niewygodne, bo siodła damskie są inaczej skonstruowane niż męskie. Więc to jest inny układ kości. Lecimy dalej. Dwa małe strzały. Pewnie w transporcie gdzieś walnęli. Batet Extended Aluminium. Taki dość gruba. Ten tylny trójkąt. 9 oczywiście. Z tyłu taka sama opona, takie same koło. Specjalizet. Obrędowana opona. Ale dobra. To są dobre oponki. Dobra. Druga strona. No i drugą stronę mamy. Nie wiem, po co ja to mówię zawsze, że drugą stronę. Przecież widać, nie? Remote. Speed lock, oczywiście. Woman tune, czyli przetuningowane dla kobiet. Cokolwiek to by znaczyło. Tu mamy redbound, który chyba działa, nie wiem. To się kręci. Tyle mogę powiedzieć. Nie sprawdzałem, czy działa, ale pewnie działał. Czego miałby nie działać nowy rower. Piasta to jakaś tam speca zwykła, nie? Kolorki. Tu jest jakiś strzał. Rzucali tym rowerem, czy co? Może takie strzały. Korba tun na dwa blaty. Ceramic z 5, 10, 2x10. Naklejeczka jest ochronna. Przeciwko uderzeniom. Coś tam chroni. Bardziej lakier niż odgłosy. Ceramic z 5 z tyłu. I kaseta z tyłu, 30, dwójka chyba. Zobaczmy, jak to się kręci. No, tak się kręci, jak się kręci. Dobra.
Ważymy. Ważymy diabła. Zobaczymy, ile waży. Fajnie wygląda, takie duże koła. Duże koła, łatwo się pokonuje krawężniki, dziury. To jest plus dużych kół, ale za to waga pewnie będzie też duża. Chociaż to jest spec, to 12,5, tak stawiam. No zaraz zobaczymy. No i waga to 13,340. Kurde, ciężki. Pamiętajmy, że to jest rower dla kobiet, no. 13,5 kg kobieta ma dźwigać. Nie wiem, dlaczego spec robi takie ciężkie rowery. No kurde, to nie jest tani rower. 13,5 kg. Nie jestem z tego zadowolony. No jest troszeczkę cięższy. Powinien 12,5 ważyć. To byłaby dobra waga. Może wina tego amortyzatora. Może ten amor jest ciężki. Nie wiem. W każdym razie jeździ się bardzo przyjemnie. Oczywiście siodło jest niewygodne, ale jazda jest bardzo, bardzo komfortowa. Pokonujemy dziureczki, wszystko, krawężniki. No w miejskiej dżungli jest świetny ten rower. W lesie nie wiem, bo nie byłem. Także nie mogę się wypowiadać. Bardzo fajny rower. Sorry za szum wiatru, no nie wziąłem z mikrofonu zewnętrznego. Może trochę szumieć. Damka. Tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie.